Film nie jest sponsorowany, a nagrałem go hobbystycznie, tak jak wszystkie pozostałe inne materiały na moim kanale. Właśnie lecę nad CPK. W tym miejscu, po prawej stronie, będzie się znajdować w przyszłości port lotniczy i centralny port komunikacyjny. O tym, jak to wygląda, w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z okiem Awiznosza. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że film nie jest polityczny i chciałbym, żebyście nie pisali mi komentarzy, bo też będę się starać jak najbardziej od polityki stronić. Powiem Wam mniej więcej, jak będzie wyglądać cały port komunikacyjny, jakie są założenia, co będzie realizowane w ramach tego, a to czy powstanie, kto będzie go finansować i czy ma to sens, zostawię Wam w komentarzach, ale proszę, tak jak bardzo powiedziałem na początku, bez polityki. Natomiast w całym filmie będziecie mieli rozdziały, żeby móc na spokojnie skakać i też w całym filmie będziecie mieli czerwone kropki na mapie zaznaczone i bezpośrednio, tak jak widzicie w tym miejscu, też na ekranie, żebyście mogli mniej więcej się zorientować, co gdzie w danym miejscu się znajduje. Macie po prawej stronie na górze mapkę właśnie całego portu komunikacyjnego, abyście mogli po prostu zlokalizować się, jak i również mapę Polski, gdzie znajduje się sam port komunikacyjny i gdzie daleko od Warszawy. No ale dobrze, powiedziałem mniej więcej szczegóły, to może zacznijmy od głównych założeń i co to właściwie jest port komunikacyjny w tym miejscu, bo to nie jest tak, że bezpośrednio tu wszystko powstaje naraz, jedna na drugim. Sam port komunikacyjny jest podzielony na dwie części, tak samo jak na początku było to nazywane, czyli to jest CPK i CPL. CPL, czyli Centralny Port Lotniczy, i CPK, Centralny Port Komunikacyjny. Port komunikacyjny od portu lotniczego różni się tym, że są też tutaj pociągi, dojazd samochodowy i towarowy. Natomiast co ważne i co trzeba powiedzieć, sama inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to budowa dwóch pasów startowych, obydwa o długości 4000 metrów i no i oczywiście całego zaplecza kolejowego, zarówno części towarowej, jak i części pasażerskiej, no i tam części już bezpośrednio linii kolejowych. Natomiast później drugi etap to jest dobudowa kolejnych dwóch pasów lotniczych, bezpośrednio tej samej długości i też równoległych do tych pozostałych, jak i również pozostałe elementy, jeżeli chodzi o pozostałe trasy kolejowe w całej Polsce. Takie jest założenie, jeżeli chodzi o cały port komunikacyjny i jak on będzie wyglądać, za chwilę Wam pokażę na wizualizacjach, z tym, że od razu na wstępie mówię najważniejszą rzecz. To, jak widzicie port komunikacyjny i jakie mamy aktualnie projekty, nie oznacza, że on tak będzie wyglądać, ponieważ same prace projektowe jeszcze się nie rozpoczęły, więc na razie to są tylko łącznie wizualizacje, a do nich sam wykonawca nie będzie musiał się odnosić, będzie mógł zupełnie to inaczej zrealizować niż to, co faktycznie teraz zobaczymy. Dobrze, też co do samego portu, będzie podzielę to mniej więcej na trzy części. Faktycznie port się będzie składać z części dla samolotów, dla części kolejowej i części drogowej. I tak też mniej więcej postaram się Wam to wszystko przedstawić. A teraz macie parę projektów i wizualizację, jak to wszystko będzie wyglądać właśnie. Może wyglądać, chociaż może to zupełnie inaczej też wyglądać. Dobrze, no to tak. Zacznijmy od podstawy, czyli część kolejowa. Część kolejowa to nie tylko i wyłącznie sama inwestycja właśnie w sam port komunikacyjny, ale również w to, żeby pociągi mogły dojechać do tego miejsca. Główne założenie to jest wybudowanie nowej trasy szybkiej, 250 km na godzinę, łączącej Warszawę z Łodzią. Dzięki czemu pociągi tutaj do CPK z Warszawy będą dojeżdżać w 15 minut, a z Łodzi w 25 minut. Brzmi to trochę surrealistycznie, nie powiecie mi, że nie, ale takie są założenia. Nawet mało tego, w przyszłości jest planowane przyspieszenie tych pociągów z 250 km do 350. Jeżeli chodzi o pracę bezpośrednio same środowisko, będzie tak projektowane, żeby mogło jechać szybciej, chociaż aktualnie przepisy pozwalają na maksymalną prędkość 250 km z pasażerami. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe części, to tak. Cała inwestycja kolejowa w Polsce ma być zakończona w 2040 roku. To pajęczyna nowych linii kolejowych prowadzących z 10 punktów do CPK i Warszawy. W efekcie jej powstania dojazd pociągiem do CPK ma zająć nie dłużej niż 2 godziny. W zasięgu sieci znajdą się największe miasta w kraju. Poza Szczecinem, do którego z racji odległości dojazd będzie wynosić trochę dłużej, 3 godziny i 15 minut. Dogodnym dojazdem do CPK objęte będą także przygraniczne obszary Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i obwodu kaliningradzkiego. W przypadku nowo budowanej linii dużych prędkości w pierwszej kolejności powstanie właśnie relacja Warszawa-Łódź, później Wrocław i Poznań między innymi.
Założenie standardu właśnie jest na 250 km na godzinę, lecz później będzie możliwość podniesienia tej prędkości do 350 km. W ramach pierwszego etapu, tak jak powiedziałem na wstępie, będzie realizowany odcinek tylko i wyłącznie kolejowy o długości 140 km na trasie Warszawa-CPK-Łódź. Ta inwestycja umożliwi osiągnięcie czasu przejazdu z CPK właśnie w 15 minut do Warszawy i w 25 minut do Łodzi, co oznacza, że też do Łodzi pasażerowie z Warszawy będą mogli dojechać w całkiem przyzwoitym czasie, który jak tutaj policzymy sobie ładnie, to będzie około 40, chociaż tak naprawdę 50 minut ze wszystkimi postojami. W rejonie Banatowa powstają też nowe węzły kolejowe, łączące się na początku z właśnie całą linią kolejową, która jest w okolicy. Linią numer 3 Warszawa Kutno Poznań, linią numer 1 i 4 Warszawa Gliwice Mazowiecki Łódź z odbiciem na CMK w kierunku Katowic. Tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o część kolejową. Czyli na początku tylko łącznie 140 km, ale później to słuchajcie, naprawdę nie będzie właściwie żadnych granic, jeżeli chodzi o ilość nowych linii kolejowych, bo z każdego miejsca w Polsce będzie tak zrealizowana linia kolejowa, aby jak najszybciej właśnie dojechać do CPK. Bo w ramach całego CPK ma zostać wybudowane ponad 1600 km nowych linii kolejowych. Tak, żebym powiedział, że całkiem dużo. Dokładnie te wszystkie linie kolejowe możecie sobie zobaczyć na stronie CPK. Macie do niej link w opisie, jak coś, więc możecie sobie tam poczytać. Również z mapką całego lotniska, na razie wersji bezpośrednio takiej koncepcyjnej, ale to oczywiście może się jeszcze wszystko pozmieniać. Co do jeszcze linii kolejowych, kończąc ten temat, łączna długość nowych linii kolejowych aktualnie w Polsce wynosi 19 tysięcy km. Od początku lat 90. zostało do zebranych ponad 5 tysięcy km linii kolejowych. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ budowa szlaków kolejowych na dużą skalę nie odbywała się w Polsce od lat 80., kiedy zakończono realizację linii hutniczo-siekierkowej, a wcześniej centralnej magistrali kolejowej. I to faktycznie jakiś czas temu na Facebooku można było zobaczyć taką mapę, ile linii kolejowych po wojnie zostało zlikwidowanych. Nie będę mówić tu oczywiście o liniach wąskotorowych, bo to jest całkowita prawie zagłada tej kolei, ale faktycznie bardzo dużo pociągów zniknęło, a budowa właśnie nowych linii w ramach CPK, czy powstanie, czy nie, ale nowych linii kolejowych, żeby faktycznie lepiej obszary były ze sobą połączone, według mnie jest całkowicie na plus. Co do inwestycji drogowych, przechodząc do kolejnego tematu, nie będzie ich dużo. Znaczy, będzie, ale to nie jest coś spektakularnego, jeżeli chodzi o rzeczy, które już aktualnie wiemy. Ma być wybudowana cała autostradowa obwodnica Warszawy. Ta duża obwodnica, nie którą mamy już teraz wybudowaną po części poza WOW-em, tylko większa obwodnica dookoła całej prawie aglomeracji warszawskiej. I to ma być w ramach autostrady, tak jak mamy na przykład teraz w Krakowie. Natomiast poza tym będzie też przebudowana autostrada A2 wraz z budową nowego węzła bezpośrednio do samego CPK z różnymi też zjazdami do okolicy, tak żeby mieszkańcy Badanowa całkowicie nie zamordowali wszystkich osób, które będą tam w okolicy. Bo doskonale wiem, że nie są zadowoleni z tej inwestycji, ale o tym, jak wygląda to naprawdę, powiem za chwilę. Natomiast przejdźmy teraz do chyba najważniejszego elementu, czyli w końcu, skoro to jest lotnisko dosyć duże, to jak to lotnisko będzie wyglądać. Port lotniczy w ramach pierwszego etapu będzie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, przynajmniej wedle założeń. Przy budowie CPK zakłada się modułową i etapową koncepcję rozwoju i wyposażenia lotniska. W pierwszym etapie powstaną dwie równoległe drogi startowe o długości 4000 m każda i dwie kolejne w ramach następnych etapów również powstaną równolegle do tych. W skrócie będzie ten cały projekt wyglądać mniej więcej tak jak teraz to widzicie na ekranie. Całkiem dużo z możliwością właśnie do budowy, chociaż tak jak powiedziałem, same koncepcje jeszcze będą mogły się zmieniać później na przestrzeni czasu. Natomiast coś, co jeszcze będzie łączyć ten cały port komunikacyjny, właśnie jeżeli chodzi o samoloty, jeżeli chodzi o pociągi, to jest to, gdzie będzie zlokalizowana sama stacja kolejowa. Stacja kolejowa będzie się znajdować bezpośrednio pod główną płytą, nie startową, a płytą lotniska, gdzie samoloty będą bezpośrednio kołować. Będzie tam zlokalizowane 6 bezpośrednio peronów. Podkreślam jeszcze raz, 6 peronów pod ziemią, czyli 12 torów. Te wszystkie 12 torów będzie się ze sobą łączyć i będzie wyjeżdżać w dwóch stronach, zarówno w stronę wschodnią, jak i również w stronę zachodnią. W stronę zachodnią bezpośrednio w kierunku Łodzi i innych lokalizacji po stronie zachodniej i w stronę wschodnią w kierunku Warszawy i też innych lokalizacji w tamtą stronę. Sam węzeł kolejowy dookoła CPK, jak widzicie na mapce tutaj na górze, będzie mocno rozbudowany, bo większość tych tras dookoła to oczywiście są linie kolejowe, które muszą powstać na nowo. A muszę wam przyznać, że chyba nie ma nic
bardziej trudnego do zrealizowania niż budowa nowych linii kolejowych, bo to jest pozyskanie całkowicie od początku nowych gruntów, jak i również później oczywiście wybudowanie całej trasy. Pozyskiwanie gruntów jest całkiem trudne, co oczywiście CPK jest tutaj też pionierem, bo sam obszar jest tutaj, bym powiedział, dosyć ogromny, a też ten cały teren trzeba pozyskać i już to aktualnie w ramach tam pierwszego etapu jest pozyskiwane, chociaż później wykopywanie jeszcze będzie realizowane w ramach kolejnego etapu. 500 hektarów zostało już aktualnie wykupionych, co nie zmienia faktu, że i tak cały obszar to jest prawie 4000 hektarów. Całkiem duży i pokaźny obszar, nie powiecie? Dobrze, natomiast może teraz przejdźmy do ciekawostki, o której mało może ktoś z Was wie. Czyli historia samego CPK. I nie, nie mówię tutaj bezpośrednio o ostatnich latach, które oczywiście są bardziej burzliwe i faktycznie się tutaj dzieje więcej, ale od tego, kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy CPK. Już w 2005 roku stwierdzono, że Chopin, lotnisko Chopina, może się trochę zapełnić. W związku z tym przewidziano, że trzeba coś zaprojektować, jakieś nowe lotnisko. I wtedy zaczęto już pierwsze prace. W 2006 roku wyłoniono różne lokalizacje. Między innymi Radom czy lotnisko w Modlinie, aby przebudować je i wybudować, znaczy wtedy to jeszcze wybudować, jako wielkie lotnisko komunikacyjne w ramach CPK. Była tam też lokalizacja, jedna z tych, która jest faktycznie realizowana, czyli Baranów. Oczywiście było dużo więcej lokalizacji, natomiast faktycznie w 2007 roku ogłoszono, że na razie to nie ma sensu budować CPK, w związku z tym, że dużo jest budowanych lotnisk lokalnych i może warto zbudować faktycznie lotnisko Chopina i do 2025-2030 poczekać z budową i na spokojnie zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijać. Oczywiście to się wszystko zmieniło. W 2018 roku została założona spółka Centralny Port Komunikacyjny, której 100% udziałów to Skarb Państwa. I to jest ważne, bo o tym jeszcze za chwilę powiem, jaki jest faktycznie model finansowania tej spółki, bo to też jest całkiem, bym powiedział, ciekawe. Także tak mniej więcej wygląda historia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dajcie znać mi w komentarzach, czy wiedzieliście, że już wcześniej były plany na temat tego, tylko jak zazwyczaj w Polsce to bywa, po prostu zniknęły na jakiś długi okres czasu. Powiedziałem przed chwilą o modelu finansowania i może w sumie do niego przejdźmy. Samo CPK w 2011 roku zostało wycenione, sam port lotniczy, na 12 miliardów złotych. Całkiem dużo. Mniej więcej tyle pieniędzy, około mniej więcej tyle pieniędzy, tam z dokładnością do miliarda w jedną, miliarda w drugą, kosztuje, bo jeszcze zbudowana, druga linia metra w Warszawie. Macie mniej więcej porównanie, co ile kosztuje, tak, żeby Wam to mniej więcej pokazać. Natomiast w 2017 roku zostało wycenione całe CPK w ramach pierwszego etapu na 30-35 miliardów złotych w zależności od wariantu budowy. 30-35 miliardów złotych. Nie uważacie, że to trochę dużo pieniędzy i Polski może na to nie być stać? No, tak też wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym jest szukany partner finansowy, który by zapłacił trochę ponad miliard złotych i stałby się udziałowcą w całej spółce CPK i w samym porcie lotniczym. Miałby się dorzucić do samej budowy bezpośredniej części samolotowej i miałby w ten sposób 49% udziałów na tą część, co oznacza, że samo CPK cały czas byłoby we władaniu Skarbu Państwa, bo Skarb Państwa miałby 51%, ale 49% byłoby w rękach prywatnego inwestora, który by właśnie dopłacił ponad miliard złotych. Czy taka osoba się znajdzie? Nie wiem, ale na pewno to by ułatwiło sytuację cenową, chociaż nie ukrywajmy, że jednak cały czas by nam brakowało jakieś tam 29 miliardów złotych w najlepszym wypadku. No dobrze, natomiast na co rozchodzą się te wszystkie miliardy złotych? To tak, część lotniskowa to jest od 16 do 19 miliardów złotych, część kolejowa to jest od 8 do 9 miliardów złotych, a część drogowa to w zależności oczywiście od budowy całej obwodnicy i przebudowy A2, to jest od 1,750 tysięcy do 6 miliardów 870 tysięcy. Także tu też jest całkiem dosyć ładna rozbieżność. Także tak wygląda mniej więcej założenia, jeżeli chodzi o plany
finansowania tejże inwestycji. Nie będę ukrywać, że jest to droga inwestycja i czy jest nam tutaj niezbędna w centrum Polski, o tym powiem na sam koniec w moich własnych opiniach i przemyśleniach. Natomiast jeszcze przejdźmy do tematu realizacji, bo oczywiście wszystkie rzeczy fajnie sobie tutaj oceniać, kiedy to powstanie, kiedy to można zaplanować, kartkę na mapie, ale wiecie, najważniejsza jest faktycznie jednak realizacja. Ukończenie pierwszego etapu planowane jest na lata 2027-2028 już działającego portu komunikacyjnego, czyli wersja połączeniowa bezpośrednio CPK, Łódź i Warszawa, te 140 km w ramach szybkiej kolei, no i sam port komunikacyjny ze wszystkimi węzłami kolejowymi. Natomiast drugi etap z pozostałą infrastrukturą kolejową w całej Polsce i przebudową i dobudową nowych dróg to jest lata 2040-2050. To już jest, bym powiedział, całkiem odjechana data, ale faktycznie bym powiedział, że i tak najważniejszy element będzie dosyć szybko wybudowany, chociaż to tylko i wyłącznie, jak mówię jeszcze raz, założenia, bo faktycznie prace budowlane zaczęły się już jakieś. No właśnie, czy coś w ramach CPK jest aktualnie realizowane, czy tylko i wyłącznie sam zarząd teraz pozyskuje pieniądze? No właśnie i tu Was muszę zdziwić, bo coś już faktycznie się dzieje. No nie jest tak, że CPK jest tylko i wyłącznie na papierze, na różnych stronach internetowych i nic się nie buduje. Oczywiście to tak aż nie wygląda. Samo CPK można zobaczyć już teraz na Warszawie Zachodniej. Wczoraj na moim kanale mogliście zobaczyć film na temat torowiska zachodniego Warszawy Zachodniej i tam dokładnie widać przy obiekcie MZO3, że jest przygotowane dwa tunele, znaczy dwa tory i tunel bezpośrednio dla kolei dużych prędkości, która będzie skierowana bezpośrednio właśnie do lotniska w Baranowie. Czyli jest już coś przygotowane. Dalej bezpośrednio pod pozostałą częścią Warszawy, czyli tam Ursus, Bemowo, Włoch i tak dalej, pod częścią kolejową ma zostać wybudowany tunel pod tą całą przestrzenią. Tunel nawet uwzględnia rozbudowę drugiej linii metra na Ursus. I ten tunel będzie na dwa tory, bezpośrednio, aby pociągi mogły jechać szybko i pominąć całkowicie węzeł kolejowy w tamtej części. Wyjadę bezpośrednio dalej obok linii numer 3, przy, jak dobrze pamiętam, Warszawa-Gołąbki, na powierzchnię wyjadą i dalej w zależności od koncepcji i wariantów linia kolejowa będzie sobie jechać w różnych wariantach bezpośrednio do CPK. Co do Łodzi również trwają prace. Jest aktualnie projektowany tunel, który będzie budowany w ramach drugiego tunelu dla dalekobieżnego pod centrum Łodzi, nie tego, który jest teraz budowany w ramach średnicy podmiejskiej, tylko w ramach średnicy dalekobieżnej będzie wbudowany drugi tunel z Łodzi Fabrycznej i tunel jeszcze w drugą stronę właśnie bezpośrednio w kierunku CPK. Także coś faktycznie się dzieje, jakieś prace projektowe, ale nie ukrywajmy, jeżeli się zaczyna nową inwestycję, to i tak najtrudniejszy właśnie jest element zaprojektowania wszystkiego i pozyskania wszystkich gruntów pod daną inwestycję, a to nie jest całkiem łatwe, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, budowa nowych linii kolejowych w Polsce w ostatnim czasie właściwie zbytnio nie istnieje, a przydałoby się, żeby jednak się tutaj pojawiły. Natomiast na koniec nie mogę pozostawić jeszcze elementu nazwy. Sam port lotniczy na razie w teorii ma już na razie wersję nazwy nawet swojej. Koncepcyjna nazwa to Port Solidarności, Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast trzeba pamiętać, że jednak Solidarność ma już swój port lotniczy. Jest to port lotniczy Szczecin-Goleniów imienia NSZ Solidarność. Więc zobaczymy, czy faktycznie będzie przemianowanie starego lotniska na jakąś inną nazwę, czy nie wiem, na przykład nazwanie tego lotniska imienia Wizynosza. Jakby od razu z góry mówię, że ja nie mam nic przeciwko nazwie samej Solidarności w tym miejscu, tylko po prostu ta nazwa jest już zajęta przez inny port lotniczy, więc to trochę nie pasuje. Ale nie ma aktualnie oficjalnej informacji, jaka będzie już ostateczna nazwa lotniska. Chociaż nie wiem, czy to właściwie jest potrzebne. Szczerze powiedziawszy, wszyscy w Warszawie wiemy, jak nazywa się Dworzec Centralny i wszyscy mówią Dworzec Centralny, a nie bezpośrednio po patronie. Tak samo mamy na przykład Most Północny, który w teorii nazywa się Mady Skłodowskiej-Curie, a jednak i tak większość warszawiaków go nazywa Mostem Północnym. Więc domyślam się, że nawet jeżeli CPK będzie mieć swoją nazwę, to i tak większość będzie go nazywać Centralnym Portem Komunikacyjnym. No i dobrze, teraz przejdźmy do problemów, które ja widzę, patrząc na tę całą inwestycję. I nie będę mówić o kosztach finansowych, bo to jest chyba zbyt oczywiste. Podstawowy problem to jest oczywiście to, że to jest gigantyczna inwestycja i nie do końca jestem przekonany, czy mamy w Polsce jakiegoś wykonawcę, który byłby w stanie w tak krótkim czasie podjąć się tak wielkiej inwestycji i to wszystko wybudować. Już nie będę mówić oczywiście o budowie drugiego etapu podczas działania cały czas tego lotniska na tak dużą skalę. Dobudowa
budowa dwóch pasów lotniczych bezpośrednio w tej części nie jest łatwa, bo nie można postawić dużych elementów dźwigowych przy tak dużym natężeniu samolotów, jeżeli ma TCPK już wtedy mieć. To jest jeden z pierwszych elementów, który faktycznie mi się nie podoba. Drugi element, który mi się nie podoba, to jest to, iż Polska znowu będzie całkowicie scentralizowana. A jeszcze parę lat temu było tak, żeby faktycznie mieszkańcy mieli lepszy dojazd do innych mieszkańców, którzy po prostu po najkrótszej drodze dojechać do innych mieszkańców. No, czy tak się działo faktycznie, to no wiemy, jak to wyszło niestety. Mimo wszystko w samej Warszawie najszybciej jest pojechać do centrum i później pojechać do jakichś innych dzielnic, niż pojechać pomiędzy dzielnicami. I tak samo będzie totalizowane tutaj. Wszyscy będą jechać do jednego portu komunikacyjnego i dalej się przesiadać w inne rejony Polski. Czy tak to powinno wyglądać? Czy nie powinno być tak, że jednak wszyscy mogą sobie pojechać do jakiegoś, nie wiem, swojego lotniska, czy do swojego portu komunikacyjnego, czy swoim po prostu pociągiem pojeździć dookoła Polski, ale nie jechać konkretnie do jednej centralnej części, bo to faktycznie jest centralizacja całego systemu komunikacyjnego w Polsce. Nie będę ukrywać, że też jest planowane wybudowanie dużo nowych połączeń lokalnych, ale i tak główne jest założenie, aby wszystkie pociągi jechały w kierunku właśnie CPK. Chociaż może się mylę, ale na pewno będą wszyscy, jeżeli będą chcieli pojechać, polecieć gdzieś samolotem, jechać w kierunku jednym. Też tutaj w ramach już ciekawostek końcowych muszę wam powiedzieć parę ciekawostek na temat samego bezpośrednio CPK. Jest planowane, aby tam się stała faktycznie siedziba naszego lotu, więc dzięki temu nasz przewoźnik miałby dosyć duże lotnisko i mógłby latać na cały świat z tejże przestrzeni. Więc to jest jedna z ciekawostek. Druga ciekawostka to jest część towarowa. Mało kto mówi o tym, ale faktycznie podlotniczy w tym miejscu będzie mieć całkiem dużo miejsca, jeżeli chodzi o część towarową. Będą bezpośrednie wygodne przesiadki, znaczy przeładowanie towarów z linii kolejowej do części lotniskowej, więc tutaj otworzy się też nowa przestrzeń towarowa, jeżeli chodzi o ten port komunikacyjny. Trzecia część to jest oczywiście lotnisko wojskowe. Mało kto wie, ale ja tutaj spojrzałem na projekcie swoim, który jest bezpośrednio na stronie, że jest przewidziana, choć mała, ale jest przewidziana część wojskowa na samym lotnisku. Bezpośrednio przy płycie startowej po stronie północnej. Jest taka mała przestrzeń dla wojska, więc wojsko też tutaj by się pojawiło. No i najważniejszy element, o którym mało kto mówi, czyli co się stanie z lotniskiem Chopina po wybudowaniu tego portu komunikacyjnego. Już wam tłumaczę, lotnisko Chopina pozostanie, tylko bez ruchu pasażerskiego. Bo o ile faktycznie ruch pasażerski ma zostać zamknięty z Chopina, o tyle cały czas tam istnieje wojsko i cały handel towarowy. Nie jestem przekonany, czy oni będą zainteresowani przeniesieniem się do CPK, bo to jest 37 km od Warszawy. Także bym powiedział, że całkiem daleko, a dla nich mimo wszystko najlepiej jest dowieźć towar bezpośrednio do centrum miasta i go już rozwozić bezpośrednio w pozostałe przestrzenie. To jest pierwszy element, a drugi, no to jednak na lotnisku Chopina mamy też przestrzeń wojskową. A przenoszenie wojska to raczej nie jest łatwa rzecz i wojsko tam, gdzie już jest, lubi pozostać, a zwłaszcza jeżeli ma taką świetną lokalizację w centrum miasta. No i najważniejszy element. Jeżeli mamy część wojskową, mamy część towarową, to jest też część dla VIP-ów, czyli dla wszystkich osób, właśnie naszych polityków, którzy podróżują samolotami. Nie będę mówić, czy mamy to dobrze, czy źle, ale pamiętajmy o tym, że nawet prezydent Polski co jakiś czas musi polecieć w różne przestrzenie. Czy dla niego będzie lepiej bezpośrednio jechać do lotniska w Baranowie, czy będzie dla niego lepiej bezpośrednio pojechać na lotnisko Chopina? Oczywiście, że będzie startować i tak z lotniska Chopina. I na koniec zapowiadany element, czyli oczywiście to, czy Baranów faktycznie chce, żeby tam lotnisko powstało. Były dwa pytania bezpośrednio przeprowadzone przez Baranów, no i do mieszkańców, i takie były odpowiedzi, takie były pytania. Czy jesteś za lokalizacją centralnego portu komunikacyjnego na obszarze gminy Baranów? 82% respondentów odpowiedziało, iż nie, do 17% iż tak. Czy zgadzasz się na warunki rozliczeniowe zaproponowane przez rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego? Na to pytanie 93,9% respondentów odpowiedziało, iż nie.
6,1% odpowiedziało, iż tak. Czyli bym powiedział, że jednak chyba większość mieszkańców nie była tym zainteresowana w 2018 roku, bo wtedy zostało przeprowadzone te badanie. I to było na tyle z tego filmu z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dajcie mi znać w komentarzach, ale tak jak was prosiłem jeszcze raz, bez polityki, co sądzicie o tym porcie komunikacyjnym, czy ma to według was sens i co byście zmienili, poprawili w nim? Jestem bardzo ciekawy. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Wspierajcie mnie, abym mógł realizować więcej tak masywnych i dużych projektów, bo nie będę ukrywać, że wynajęcie specjalnie samolotu, aby przelecieć się tutaj samolotem, nie było tanią rozrywką, bo tak jak to mogliście zobaczyć, ja specjalnie wynająłem samolot, aby przelecieć się tutaj z moim drugim znajomym, ale jednak ja płaciłem za cały lot. To był specjalny film na 10 tysięcy subskrypcji. Kiedyś powiedziałem, że jeśli będę mieć aż tyle subskrypcji, to wynajmę samolot i przelecę się tutaj, aby to wszystko nagrać. I tak też zrobiłem. A jeśli chcecie o tych wszystkich tematach, które dzisiaj tutaj poruszałem, porozmawiać, to zapraszam was na mój serwer na Discordzie Avizolandia. Link do niego w opisie i w karcie. Dziękuję za to, że obejrzeliście do tego miejsca. No i cóż nie mówić. Dobrych lotów. Cześć!